Witajcie moi drodzy, dziś zapraszam Was na film, w którym opowiem Wam o mojej aktualnej wieczornej pielęgnacji, o preparatach, które stosuję już od kilku tygodni, przedstawię Wam ciekawą markę i zdradzę też kilka ciekawostek. Jeśli jesteście gotowi, zapraszam serdecznie do oglądania. Zacznę może od tych ciekawostek i takiej anegdotki z mojego życia. Otóż kilka dobrych lat temu, kiedy jeszcze nie prowadziłam kanału na YouTubie, ale już zaczęłam blogować, zaczęłam się też interesować kosmetykami i pielęgnacją naturalną. I to był taki czas, kiedy właśnie te produkty naturalne, organiczne, bio zaczynały pojawiać się na naszym rynku. One dopiero wchodziły, co prawda wyboru tego wtedy dużego nie mieliśmy. I jakoś tak pamiętam, w którymś z magazynów kobiecych przeczytałam artykuł i tam w tym artykule wyczytałam takiego newsa, że Victoria Beckham uwielbia korzystać z wody winogronowej marki Caudalie. No i oczywiście ja, jak to ja kosmetyczny freak, podchwyciłam tego newsa, bardzo mi on utkwił w pamięci i stwierdziłam, że muszę się troszeczkę bardziej przyjrzeć tej wodzie winogronowej Caudalie i sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi. No i zaczęłam wtedy poszukiwania. Pamiętam ten czas, jakby to było dzisiaj. Było wtedy lato, znalazłam aptekę niedaleko mojego domu, w której to znajdowało się kilka produktów, dosłownie kilka produktów marki Caudalie, ale była tam właśnie woda winogronowa w takiej małej pojemności 75 ml i stwierdziłam, biorę, muszę ją wypróbować. I tak jak wspomniałam wcześniej, to był taki okres letni, kiedy wtedy jeszcze moja skóra była nieco bardziej wrażliwa, upalne dni, korzystałam chętnie z wód termalnych, żeby się chłodzić, koić, lekko też nawilżać, odświeżać w ciągu dnia. I kiedy zaczęłam stosować wodę winogronową marki Caudalie, uwierzcie mi, wszystkie wody termalne poszły w odstawkę. Woda winogronowa o właściwościach kojących, nawilżających, łagodzących, idealna na podrażnienia, idealna w ciągu dnia do odświeżenia, ale też woda, która posiada takie same właściwości jak tonik, czyli właściwości tonizujące i może go spokojnie zastąpić. I tak jest w sumie do dziś. Woda winogronowa marki Caudalie zajmuje w mojej pielęgnacji wysoką pozycję. Uwielbiam wracać do niej w okresie letnim. Trzymam ją sobie w lodówce i właśnie w te upalne dni, kiedy jest naprawdę gorąco, sięgam po wodę winogronową. Po prostu nic nie jest w stanie jej zastąpić. Moja skóra ją uwielbia. Ale oczywiście po wodzie winogronowej przyszedł czas na kolejne kosmetyki i zaczęłam stosować jako następny produkt Beauty Elixir. I to był już też czas, kiedy prowadziłam kanał na YouTubie i czas, kiedy o Beauty Elixir było dosyć głośno, nie tylko na polskim YouTubie, ale również na YouTubie zagranicznym. Cudowny produkt, taki, który rozświetla skórę, lekko ją ujędrnia, odświeża, nadaje się pod makijaż, nadaje się na makijaż w ciągu dnia, niweluje też taką pudrowość na twarzy po wykonanym makijażu. Coś fantastycznego. I te dwa produkty do dziś chętnie, po dzisiejszy dzień chętnie po nie wracam i uwielbiam za ich właściwości. No ale skoro jesteśmy przy kosmetykach marki Caudalie, no to muszę Wam troszeczkę więcej opowiedzieć o tej marce, bo jeśli śledzicie mój kanał, moje filmy, moje posty na blogu, to wiecie doskonale, że ja do tych produktów często sięgam, wracam do nich regularnie. I marka Caudalie, nie wiem dlaczego, ale nie jest aż tak bardzo rozpowszechnioną marką na naszym rynku, a zasługuje naprawdę na uwagę. Marka powstała jakieś ponad 20 lat temu i została założona przez małżeństwo, które stwierdziło, że wykorzysta potencjał winogron, winorośli, winnic, które posiadają we Francji i zaczęli tworzyć, i to małżeństwo zaczęło tworzyć właśnie produkty naturalne na bazie tych wszystkich wyciągów z winogron, z winorośli. Bo jeśli jeszcze nie wiecie, wyciągi te z winorośli, olejki, woda winogronowa posiadają w sobie ogromną dawkę polifenoli, jak również resweratrol. Są to takie substancje, które fantastycznie działają na naszą skórę. Silne antyoksydanty, wymiatają wolne rodniki, działają na ten stres antyoksydacyjny. Coś wspaniałego w takiej pielęgnacji przeciwsmogowej, przeciwstarzeniowej. To są substancje, które nasza skóra kocha i która ich potrzebuje. No i właśnie,
to małżeństwo, ci założyciele marki, stwierdzili, że wykorzystają ten potencjał i zaczęli tworzyć preparaty naturalne, które posiadają w sobie nie tylko dziś, nie tylko substancje wyciągnięte z winogron czy z winorośli, ale również inne ciekawe substancje aktywne. Marka Codeli jest marką, która wychodzi do świadomych kobiet, ale nie ma tutaj ograniczenia na wiek. To są preparaty, które można stosować w każdym wieku, w młodym wieku czy też już w takim dojrzałym wieku, kiedy nasza skóra już potrzebuje też nieco innych substancji aktywnych, ale wszystko to znajdziemy w preparatach marki Codeli. Co więcej, marka stroni od substancji kontrowersyjnych, czyli w produktach marki Codeli nie znajdziecie m.in. olejów mineralnych, silikonów, parabenów, ftalanów, substancji komedogennych, czyli takich, które, jak to się mówi, zapychają nasze pory. Nie ma tutaj też sztucznych barwników. Zapachy, które znajdziecie w produktach marki Codeli, to są zapachy naturalne, takie lekko kobieco ekskluzywne, mogłabym powiedzieć, bardzo przyjemne dla skóry. W ogóle te kosmetyki, które ja do tej pory przetestowałam, jeśli chodzi o zapachy, posiadają takie aromaty, że one rzeczywiście umilają nam cały proces pielęgnacji, nie utrzymują się długo na skórze, przez co też nie są drażniące dla nas, ale są naprawdę bardzo przyjemne. Więcej, marka korzysta także z makulatury, na przykład kartoniki czy opakowania w kosmetykach. Wykorzystywane są właśnie, robione są, stworzone z makulatury. Ale to jeszcze nie wszystko, bo oprócz tego, że marka stawia na naturalność, na naturalne składy, na dla kosmetyki dla świadomych kobiet, to również dba o naszą planetę. I wiem, że dla większości z Was jest to bardzo ważny temat. Marka absolutnie jest przeciwko wykorzystywaniu zwierząt do testów, czyli nie testuje na zwierzętach. Jeśli przeprowadza jakieś badania, to na grupie ochotniczek, korzysta ze swoich naturalnych upraw, na przykład w Bordeaux, upraw tych winorośli, winogron. I jeszcze na sam koniec dodam bardzo ważną sprawę. Jest to jedna z niewielu marek, która wspiera naszą planetę w działaniach, a mianowicie przekazuje 1% ze światowego dochodu ze sprzedaży kosmetyków marki na światowe organizacje, które właśnie działają dla naszej planety. Także widzicie, jest tego naprawdę bardzo dużo, to jest naprawdę bardzo ciekawa marka i szkoda, że tak mało się o niej mówi, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Bardzo często, kiedy pokazywałam Wam kosmetyki marki Codeli, pytałyście mnie, gdzie można je dostać. I rzeczywiście, to nie jest marka, którą znajdziecie w Sephorze, czy znajdziecie w Douglasie, czy też w drogerii Hebe, albo w Rossmanie. To są kosmetyki, które znajdziecie generalnie na półkach aptecznych, ale już od jakiegoś czasu marka posiada również polską stronę i sklep internetowy polski. W ogóle zachęcam Was do odwiedzin z tej strony i założenia sobie tam konta, tak jak ja zrobiłam ja, bo możecie zbierać takie My Codeli punkty i później fajnie je wykorzystywać, a też korzystać z bardzo ciekawych promocji, które często się pojawiają właśnie w sklepie marki Codeli. No dobrze, ale teraz przejdziemy do najważniejszej części, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Otóż, tak jak wspomniałam, ja z kosmetyków marki Codeli korzystam już od jakiegoś czasu i bardzo je sobie chwalę. Ale wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu marka Codeli odezwała się do mnie z propozycją, a mianowicie przetestowanie, sprawdzenie na sobie nowego produktu, który już pojawił się w sprzedaży i podzielenie się z Wami moją rzetelną, subiektywną opinią na jego temat. Kiedy dowiedziałam się, jaki to jest produkt i co on ma w składzie, powiedziałam: no nie, absolutnie biorę. Biorę do testowania, bo uwielbiam te substancje aktywne i mam nadzieję, że sprawdzą się one dobrze na mojej skórze. Mowa tutaj o linii Vino Perfect. To jest linia, która jest przeznaczona do skór problematycznych, ale skór, które borykają się z problemem przebarwień. Jak wiecie, przebarwienia to jest w ogóle nasza zmora. To jest coś, czego żadna z nas nie lubi i albo stronimy od przebarwień
w młodym wieku lub też w starszym wieku, albo musimy się z nich leczyć, bo przebarwienia niestety powstają z różnych przyczyn. Mogą być ich przyczyną powstawania, na przykład genetyczne jakieś predyspozycje. Może to być promieniowanie, kiedy nieodpowiednio chronimy naszą skórę lub też stosujemy takie substancje, które mogą wywoływać właśnie powstawanie tych przebarwień. Ale czasem jest to ciąża, są takie zmiany hormonalne lub też przebarwienia potrądzikowe. No i co wtedy? Oczywiście najlepiej by było zapobiegać, ale nie zawsze się to nam udaje i każda z nas o tym doskonale wie. I co teraz? Co robić? No właśnie. Marka Codeli wychodzi do nas, do kobiet, z propozycją skorzystania właśnie z tych kosmetyków z linii Vino Perfect. One mają naszą skórę odświeżać, rozjaśniać, niwelować przebarwienia, działać nawilżająco, złuszczająco. Są przeznaczone dla kobiet w każdym wieku i do stosowania w przypadku każdej skóry, nawet tej wrażliwej. W skład serii Vino Perfect wchodzą trzy produkty. Mamy esencję. Esencję, którą już mogliście widzieć na moim kanale. Ja ją pokazywałam jakiś czas temu, chyba, o ile dobrze pamiętam, rok temu w którejś z moich porannej albo wieczornej pielęgnacji. Esencja, która jest w takiej szklanej buteleczce i ona jest dostępna w dwóch pojemnościach. W składzie zawiera kwas glikolowy i m.in. bazową wodę winogronową. Do stosowania do każdego typu skóry w porannej i wieczornej pielęgnacji. Kolejny preparat to jest serum. Serum, które prezentuje się w ten sposób, też w szklanej buteleczce i ma dołączoną wygodną pipetkę, dzięki której też użycie tego serum jest dla nas bardziej higieniczne. Również do każdego typu skóry nadaje się do stosowania rano i wieczorem na skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. I ten produkt, oprócz tego, że posiada również w sobie wszystkie aktywne substancje wchodzące w skład całej tej linii Vino Perfect, to jest też produktem nieuczulającym na działanie światła, czyli takim nie jest fotoaktywnym, można go stosować przez cały rok. No i uwaga, nowość, czyli krem na noc, krem glikolowy, proszę bardzo, seria Vino Perfect o pojemności 50 ml, również w szklanym opakowaniu i ten krem posiada w składzie oprócz tych wszystkich związków winogronowych, czyli wody winogronowej, olejku winogronowego, ma również złuszczające enzymy z papai, jak i skwalan, no i oczywiście skwalan i oczywiście mamy też ten kwas glikolowy. Jest też bazowe masełko shea, które daje temu preparatowi taką fajną konsystencję. Ona jest gęsta, bardzo treściwa, taka odżywcza, biała, cudownie pachnie, tak lekko cytrusowo, roślinnie, kwiatowo, bardzo przyjemny zapach. Też fajnie się go rozprowadza na naszej skórze i mamy od producenta dwie propozycje stosowania tego kremu, ale zaraz do tego przejdziemy. Także widzicie, trzy preparaty można by było powiedzieć uzupełniające, bo marka wychodzi do nas z taką propozycją, żeby wykonywać ten cały rytuał pielęgnacyjny, czyli rytuał pozbywania się tych przebarwień, działania na naszą skórę w trzech krokach. Jak ja w ostatnim czasie stosowałam te preparaty? Jak wiecie, podstawą mojej wieczornej pielęgnacji jest dobre oczyszczenie skóry twarzy i ostatnio wspominałam Wam o tym w jednym z moich filmików. Pierwszy krok, który wykonuję, to zawsze oczyszczenie skóry przy pomocy jakiegoś mleczka lub też płynu micelarnego lub też balsamu i wtedy ściągam tą pierwszą warstwę preparatów z mojej skóry. Drugi krok to jest oczywiście mycie skóry z wodą oraz preparatem myjącym i od kilku dobrych tygodni wróciłam z powrotem do stosowania pianki marki Codeli. Też już mogliście ją widzieć w którymś z moich daily vlogów. Piankę stosuję w porannej i wieczornej pielęgnacji. Jest niesamowicie delikatna, przyjemna, bardzo ładnie pachnie, ale też dobrze usuwa zanieczyszczenia ze skóry i dobrze domywa naszą skórę, oczyszcza pory skórne. Najpierw nakładam piankę na całą moją skórę, twarz, szyję i dekolt, delikatnie ją tak rozkładam, rozprowadzam na całej mojej skórze, a następnie masuję skórę i zmywam pozostałości pianki, stosując letnio przygotowaną wodę, w niej zanurzam ręczniczek, ścieram to wszystko, następnie jeszcze dodatkowo przykładam ręcznik do mojej skóry twarzy, którym
osuszam te pozostałości wody. No i kolejny krok, czyli tonizacja, obowiązkowy krok w pielęgnacji. I tutaj stosuję tonik lub też wodę winogronową. I tę wodę winogronową macie w takiej przyjemnej formule w atomizerze, więc wystarczy, że spryskacie skórę twarzy, a następnie nakładamy pielęgnację. No i tutaj sięgam po pierwszy krok w tym rytuale pielęgnacyjnym, czyli esencję. Esencję możecie stosować na dwa sposoby. Albo odrobinę esencji wylewać na wacik, a następnie przemywać, tak aplikować go w ten sposób na swoją skórę, przecierać nią skórę, ale możecie też stosować taki sposób, który ja najbardziej lubię w przypadku esencji, czyli odrobinę wylewamy na zagłębienie tutaj naszej dłoni, następnie rozcieramy, żeby też pobudzić substancje aktywne i wtłaczamy w naszą skórę w ten sposób, tak jakby wklepując całą skórę twarzy, szyi, jak również dekolt. I zanim esencja nam jeszcze wyschnie na tej twarzy, od razu zabieramy się za serum. Serum stosujemy bardzo podobnie, czyli kilka kropel serum na zagłębienie dłoni, następnie rozcieramy w naszych dłoniach, dosyć mocno rozgrzewamy te substancje aktywne i przykładamy w ten sposób, wtłaczamy w naszą skórę twarzy, szyi i dekoltu. No i na zakończenie uzupełnieniem całej pielęgnacji jest oczywiście krem glikolowy na noc. I producent tutaj właśnie zaleca nam dwa sposoby użycia tego kremu. Możemy go wykorzystać w taki standardowy sposób, czyli zaaplikować na naszą skórę. Pamiętajcie, że ruchy, które wykonujemy zawsze do góry, czyli te ruchy liftingujące, jeśli chodzi o naszą szyję, twarz czy też czoło, ale możemy też dodatkowo wzmocnić działanie tego kremu, zaaplikować go grubszą warstwą na skórę i potraktować jak taką całonocną maseczkę. Tak ostatnio wyglądała moja pielęgnacja, myślę, że to było jakieś 4 tygodnie albo nawet więcej, ponad 4 tygodnie. I co zauważyłam po stosowaniu tych produktów, a też głównie tego kremu glikolowego? Pierwsze efekty, powiem Wam, byłoby szybko widać, naprawdę bardzo szybko, bo stosowanie tych wszystkich trzech kroków mojej wieczornej pielęgnacji sprawiło, że kiedy rano się budziłam, to zaczęłam zauważyć, że ta skóra jest taka lekko zaróżowiona, czyli mamy tutaj działanie tego odświeżającego, złuszczającego kwasu glikolowego i tych enzymów z papai, ale też ona nabiera takiego naturalnego, pięknego, świeżego blasku. I z każdym dniem ten blask było widać coraz częściej, coraz bardziej. Co jest też ważne, skóra zawsze rano była bardzo dobrze nawilżona i to nawilżenie było czuć. To nie jest tak, że wstajecie rano i czujecie, że ona jest, że skóra jest znowu sucha i najchętniej już byście nałożyły na nią jakiś preparat pielęgnacyjny. Absolutnie nie. Zobaczycie, że stosując wszystkie te trzy kroki, a zwłaszcza ten krem glikolowy na noc, nakładając go taką grubszą warstwą, ta skóra rzeczywiście rano będzie tak przyjemnie miękka, ona będzie lekko ujędrniona, taka mięsista. Ale oczywiście największe efekty zauważyliście Wy, bo zaczęłam dostawać od Was bardzo dużo pytań, co takiego stosuję ostatnio w pielęgnacji, że moja skóra jest taka rozświetlona, rozjaśniona, co sprawiło, że ona tak wygląda. I nawet przytoczę Wam jeden z komentarzy, który pojawił się jakoś ostatnio pod jednym z moich filmów. Bardzo mnie wtedy rozbawił, bo komentarz był w stylu: co ostatnio robiłaś z twarzą? Więc ja oczywiście już sobie pomyślałam, oho, zaraz ktoś mnie zapyta, czy znowu stosowałam jakieś zabiegi z medycyny estetycznej, więc odpowiedziałam na ten komentarz, a co mogłam robić z twarzą? I wtedy dostałam odpowiedź. No, bo ostatnio, bo wyglądasz młodziej. Co takiego robiłaś, że wyglądasz młodziej? I to był naprawdę dla mnie ogromny komplement, bo myślę, że połączenie tych wszystkich trzech produktów, stosowanie tego kwasu glikolowego w tej wieczornej pielęgnacji dało taki efekt, jak dziś widzicie. Oczywiście, ja nie jestem kobietą, która boryka się z problemem przebarwień i nie mogę Wam dzisiaj w 100% powiedzieć, że usuniecie przy pomocy tych produktów przebarwienia, bo nie wiem, ale to, co ja mogę Wam powiedzieć, to, że według mnie jest to świetna seria, którą warto wprowadzić po zimie, ponieważ te preparaty odświeżą Waszą skórę, zniwelują taką szarość, która się po zimie pojawia, to zmęczenie, ta skóra stanie się naprawdę rozświetlona i rozjaśniona, będzie wspaniale przygotowana na przyjście wiosny. I jest jeszcze ten moment, kiedy możecie te preparaty stosować, między innymi
Tak myślę, że jeszcze do pierwszej połowy kwietnia możecie je stosować, a pamiętajcie, że serum z tej serii możecie stosować tak naprawdę przez cały rok. O, i tutaj właśnie przypomniała mi się taka jedna z tych ciekawostek, że nie wiem czy wiecie, ale klientki marki Caudalie najchętniej sięgają właśnie po serum z serii Vino Perfect. Czyli coś jednak musi tam w tym wszystkim być. No dobrze, ale wróćmy właśnie do tego tematu, komu polecam te produkty. Czyli tak jak powiedziałam, świetne preparaty do stosowania teraz po zimie. Żeby odświeżyć skórę, żeby ją rozjaśnić, żeby ona wyglądała na odpoczęto, żeby zniwelować tą szarość i to zmęczenie po zimie. Ale myślę, że te preparaty warto wpisać sobie również na listę preparatów po pielęgnacji letniej. Bo, no, nie oszukujmy się, ta skóra latem troszeczkę nam się opala i możemy się spodziewać, że mogą wyjść jakieś przebarwienia. Więc warto te preparaty wpisać sobie na listę i jak tylko przyjdzie jesień, od razu zacząć je stosować. Według mnie te kosmetyki, w ogóle cała ta linia, to nie jest tylko linia dedykowana kobietom, które rzeczywiście już te przebarwienia mają. Ale myślę, że wszystkim kobietom, które chcą działać prewencyjnie, chcą zapobiegać powstawaniu tych przebarwień, chcą działać na skórę, żeby ona była młoda, odświeżona, są świadome tego, jakie mamy składy tych kosmetyków, że mamy tutaj naprawdę fajne substancje aktywne, że nie mamy tych wszystkich tak zwanych śmieciowych, kontrowersyjnych substancji, że są to preparaty, które nie będą powodowały u Was uczulenia, podrażnienia, jakiegoś zaczerwienienia, a tym bardziej tak zwanego zapychania porów. Świadoma pielęgnacja to jest podstawa i wszystkie kobiety, które korzystają z produktów naturalnych, też szukają takich aktywnych rozwiązań, takich, gdzie będzie widać rzeczywiście te rezultaty. Więc jeśli Wy należycie do tego typu kobiet i chcecie szukać pielęgnacji naturalnej, pielęgnacji skierowanej do kobiet świadomych, w każdym wieku, która rzeczywiście będzie dawała efekty, to ja Wam gorąco polecam wypróbowanie produktów marki Caudalie. Bardzo bym chciała, żeby ta marka była bardziej popularna na naszym rynku i mam nadzieję, że kiedyś tak się stanie. A tymczasem, kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dzisiaj powiedziałam słowo bardzo, nie wiem jak wiele razy, ale mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać do tego, że jednak te kosmetyki coś w sobie mają. Mają tę naturalną moc, ciekawe substancje aktywne i mogą przypaść Wam do gustu. Linki do preparatów, o których dzisiaj wspominałam, znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się ciepło, pa!